Witam wszystkich bardzo serdecznie, ludziska z tej strony Maras. I witam w kolejnym odcinku, zagramy w Call of Duty. Dzisiaj no, historia na faktach, dosłownie na faktach, bo pierwsza dywizja perfekcyjnie rozgromiła stanowiska dział artylerii. Że to tak, że ten wzorowy manewr jest uczony w West Point. Taka ciekawostka dla was. A jeśli ktoś chce się bardziej zapoznać z tą historią, z tą pierwszej dywizji spadochronowej, zapraszam do obejrzenia Kompanii Braci. Historii opartej na faktach, na wspomnieniach żyjących bohaterów. Leżeć, kurwa, powiedziałem. Dziękuję. Okej, chłopaki uzbrajają. Pięknie. Lecimy do następnego. Ostro się zrobiło. I tak więc ludziska, jedna jeszcze z ciekawostek dotycząca Garanda M1 jest taka, że właśnie po wystrzeleniu wszystkich naboi słychać taki charakterystyczny dźwięk tej wypadającej łódki, takie ping. Na początku to była wada, zaś potem żołnierze przekształcili ją w zaletę. Teraz wam wytłumaczę na jaki właśnie sposób. O, właśnie, słyszeliście ten dźwięk wypadający łódki? To jest właśnie to. Niemieccy żołnierze się szybko nauczyli, że to jest dźwięk przeładowywania już, kiedy się amunicja kończy żołnierzowi. A Amerykanie zrobili z tego zaletę, bo wywalali specjalnie pustą łódkę, żeby usłyszeć ten. Żeby Niemcy usłyszeli ten dźwięk. I wtedy wychowywali się za winkla. Pięknie. Mamy dokumenty. Koleś jakiś leży między drzewami. Fuck, oberwał medyk. Odłamkiem widocznie. Dajesz, dajesz. Co jeszcze? Pięknie oberwał. Chyba nie w stanie. No i cóż, ludziska. Musimy teraz własnoręcznie wysadzać działa. Leżeć. Chyba nie zginę. O fucking shit, robi się ostro. Poczyścił mi granatami. Wzorowo trafiłem. Pięknie. Ładnie weszło.
Okej, są mi nasi. Cudownie, zostało nam jeszcze dwa działa do zniszczenia. I jeden dokument do wykradzenia. Okej. Cicho tam. Ładnie. Okej, apteczkę może jedną. Dobra, i wychodzimy stąd. Pięknie wyszło, pięknie. Wzorowa misja. Okej. Jeden, drugi, trzeci, jak kaczki dosłownie. I czwarty. O, i właśnie jeszcze ludziska, jedna z wad Garanda to jest to, że trzeba za każdym razem wywalić cały magazynek, żeby... przeładować broń. Okej, wiedziałem, że ktoś tu siedzi. Okej. No i czekamy na oblężenie. Najlepiej walić seriami ludziska. To się zawsze trafi. Bankowo. Okej, chyba wszyscy. Chyba tak. Okej, chodźcie. A! Wyczucie. No jeszcze tam siedzą. Kacapy jedna. A ten się położył. Skubany. Nie, no dobry team mam, nie? Dosłownie, że mi w dupę strzelają. To jest po prostu boski team. Wychyl się. Dziękuję. O, Sturmgewehr. Piękna broń. Niemiecki karabinek szturmowy. Amerykana! Jep! Sturmgewehr, zwany MP44. Naprawdę... bardzo dobra broń. Naprawdę, jakby Niemcy mieli ją z początku wojny, no to coś by mogła zmienić na polach bitwy, ale troszkę za późno im to wyszło. Tak więc cóż, ludziska, tutaj wam podziękuję, to był jeden z kolejnych odcinków Zagrajmy w Call of Duty. Tak więc cóż, ja was zapraszam do kolejnego odcinka, komentujcie, oceniajcie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!